Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się orką. Dokładnie mówiąc, jest to pole po kukurydzy, kosiłem ją jakiś czas temu na potrzeby właśnie orki. Ściągnąłem sobie Ursusa 902, taki całkiem spoko mod. Ma dużo plusów, ma dużo minusów, ale to omówię podczas pracy. No i taki pług, jak widać, czteroskibowy. Myślę, że ten traktor spokojnie powinien dać sobie z nim radę. Jest wiele szkół orania, jak wiadomo. Ja wybrałem oranie właśnie od środka. I teraz się muszę troszeczkę skupić, bo należy taka sama taktyka, za pierwszym razem pojechać równo, żeby już później ta orka szła dobrze. Jak się za pierwszym przejazdem pojedzie krzywo, to później już to cały czas schodzi. Muszę teraz starać się jechać w miarę prosto. Tym bardziej, że tutaj na typowej polskiej wsi V3 jest troszeczkę inaczej z tą teksturą orki, tych brust, aniżeli chociażby na oficjalnej mapie. Tam ona się układa chyba w dwóch czy trzech kierunkach jazdy, a tutaj w wielu się kierunkach może ta bruzda układać, ta tekstura tej bruzdy. Więc to jest kłopotliwe, jeżeli chce się zrobić orkę, żeby to ładnie wyglądało wizualnie. To wtedy się trzeba troszeczkę postarać. Dobra, to teraz może pokrótce omówię ten mod tego Ursusa, co w nim fajne, co w nim nie. No jak z reguły się może, nie wiem czy ja to robię czy nie, ale jak ściągnę jakiegoś moda, to czemu by nie zrobić jakiegoś, nie omówić go troszeczkę na odcinku. No więc, no model jest ładny, uważam, że ta tekstura jest może troszeczkę za jasna, ale tak ogólnie to model jest ładny, tu ma jak widać ruchome części, więc pod tym względem jest dobrze. Co ten mod ma jeszcze? No wiadomo, jakieś tam skrypty tutaj. Czekajcie. A, bo mam na pługu stawiony, momencik. Tutaj różne tam jakieś tam pierdoły, wiadomo, tutaj też coś jest, Enable IC jest, mogę drzwi otwierać i takie tam pierdoły, ja tam z reguły na właśnie Enable IC nie zwracam uwagi, bo bardzo rzadko z tego korzystam. Nie jestem fanem tego typu rozwiązania. Aczkolwiek, jeżeli ktoś to lubi, to oczywiście mod to oferuje. Niestety ma wadę w postaci zbyt słabych hamulców. Oczywiście wiadomo, nie mogą być one kosmicznie dobre, ale moim zdaniem w tym traktorze są aż wręcz zbyt słabe. Naprawdę trzeba czasami, jak się traktor rozpędzi, to trzeba trochę czasu, żeby on zahamował. Plus, jak się go postawi na lekkiej górce, nawet mała górka czasami potrafi być, to on się, no, stacza z niej. Inne traktory, jak postawisz, to będą stać, a ten się stacza, no, bez przesady. Załóżmy, że ten rolnik powinien zaciągać ten ręczny, więc on się nie powinien staczać. Znaczy, w niektórych modach można zaciągać ręczny, w oryginalnych maszynach nie można. Są też mody na zaciąganie ręcznego, no ale moim zdaniem jednak, jak nie ma ani modu na zaciąganie ręcznego, ani w maszynie nie da się zaciągnąć ręcznego, to on się powinien zaciągać automatycznie, żeby ten traktor z tej górki nie zjeżdżał. Jakieś jeszcze wady ma ten traktor? No chyba nie, jest też, no się oczywiście link znajdziecie w opisie do filmiku, jest też żółta wersja kolorystyczna do ściągnięcia, ściągnąłem czerwoną, tak po prostu jakoś mi je naszło na czerwonego Ursusa. Ma też fajnie zrobione dynamiczne spaliny, zaraz to wam zaprezentuję. Tylko tutaj wjadę w bruzdę. Dobra, staram się teraz zaprezentować wam te spaliny. O, tak powinno być dobrze. Robią się czarne. No w sumie nie jest taka to nowość, ale tutaj zostaje z tyłu, jak widać, o, taki dym zostaje z tyłu nawet. To jest ciekawe. Widziałem już właśnie mody z tego typu dynamicznym dymem, z dynamicznymi spalinami. I to prezentuje się całkiem fajnie. Link do pługa oczywiście również będzie w opisie do filmiku. On się chyba nazywa Grozet, z tego co pamiętam. Chyba Grozet się nazywa. No, 4 skiby. Jak widać, ciągnik spokojnie daje sobie z nim radę.
taką tutaj urządziłem sobie, można powiedzieć, wiosenną orkę. O, może nawet tak nazwę filmik. To nie jest głupi pomysł. Pole nie jest duże, więc praca idzie dość szybko, dość sprawnie. Gdyby to był, dajmy na to, pług dwuskibowy, to wtedy, no, troszeczkę dłużej by to jednak zajęło, gdybym orał taką 30 dwuskibowym pługiem, no trochę by zajęło i byłoby to problematyczne, bo czasami jak pług ma bardzo wąską tą szerokość tej orki, bo różnie mody mają ustawione, to jest wiadoma sprawa, to czasami mod sieczki sprawia problemy, bo czasami znika na szerszym obszarze, czasami na węższym i różnie to z tym bywa. W sumie po tej orce być może zrobię tutaj jakąś kultywację, może jakieś talerzowanie, tak dla urozmaicenia. Może z jakąś 30 ściągnę, bo jeszcze na takiej nie robiłem. O, jak widać właśnie ten pług ma również fajne animacje. Widzicie, jak te grudki ziemi skaczą? No, żeby tak skakały, to ten traktor musiałby trochę szybciej jechać. Ale i tak lubię tego typu dopracowane animacje. Muszę się w końcu przenieść na jakieś inne pole. Bo odkąd gram na tej typowej polskiej wsi, oczywiście od niedawna, bo jak pamiętacie, wcześniej grałem na Bolsiowie V6. Postanowiłem w końcu się przesiąść na coś nowego, zrobiłem nawet ankietę. Wygrało Bolsiowo V7, które niestety jeszcze nie wyszło. Nie miało swojej premiery, autor nie dał jeszcze linku do jej ściągnięcia. Więc postanowiłem, że do czasu właśnie premiery Bolsiowo V7 będę grał na typowej polskiej wsi V3. To też nie zbuduję na tej typowej polskiej wsi jakiejś takiej dużej gospodarki. To się zrobi na Bolsiowie V7, na typowej właśnie polskiej wsi. To jest taka mapka przejściowa. No ale też nie można cały czas robić na jednym polu. No te po prostu pole wybrałem właśnie do koszenia kukurydzy na ziarno, które już było dość dawno temu. Teraz jak będę robił kolejne żniwa, myślę, że dość niedługo, to wtedy już na jakieś inne pole się przeniosę. Może na jakieś większe? Aczkolwiek na tej mapie to bądź co bądź jakichś specjalnie dużych pól nie ma. Tego nie da się ukryć. No całkiem ładnie mi ta orka idzie. Jak widać bruzdy no nie są równe, one różnie, w różnych kierunkach się układają, zależnie od tego, czy choć trochę skręcimy pług, czy nie. No ale przynajmniej nie ma żadnych mijaków. Zresztą tutaj jest jeszcze taki, nie wiem, czy to jest... To jest chyba niedociągnięcie w pługu. Jak widzicie tutaj, zostaje kawałeczek śladu opony. Widać to chyba, taki jaśniejszy. Widać, ten kawałeczek śladu opony zostaje. Co nie powinno mieć miejsca, ten pług powinien zasypywać ślady opon, wiadomo, zasypywać bruzdę tą, w której przed chwilą była opona traktora. No niestety ten pług tego nie robi, ale to taki szczegół. Nic się przecież nie stanie, ślady po jakimś czasie w tej grze znikają. W sumie zastanawiała mnie czasami jedna rzecz. Jak gracze, farmingowi gracze, czyli ja, no i akurat jak ja to wiem, ale jak na przykład wy, farmingowi gracze, lubicie grać farminga, w sensie z jakiej kamery korzystacie? Ja właśnie, jak można zauważyć po moich gameplayach, bo to jest nie do ukrycia, ja lubię łączyć. To raz nagrywam, staram się zrobić jakieś ładne ujęcie na zewnątrz, tak jak teraz. Czasami przyłączę się na widok z kabiny i tak sobie gram dynamicznie i dość często zmieniam kamery. Nie wiem, tak jest po prostu mój styl. Ja lubię tak zmieniać dynamicznie kamerę, nie lubię tak cały czas grać na jednej. Nie wiem czemu, czy wam to przeszkadza,
czy nie, no tym z was, którzy mnie oglądają, to raczej to nie przeszkadza aż tak mocno, ale ja jestem, ja po prostu lubię, jak się tak dynamicznie zmieniać tą kamerę, nie wiem czemu. Ale jestem ciekaw, jak wy lubicie grać w Farminga, czy cały czas macie kamerę na zewnątrz, na przykład w ten sposób, o słuchajcie, w ten sposób to ja grałem chyba w Farminga 9. Tam byłem takim nieogarem jeszcze, to chyba grałem cały czas w ten sposób. Jak coś, nie wiem, orałem albo siałem, to zawsze, z reguły miałem kamerę w ten sposób, nawet jak zboże kosiłem. Później zacząłem to tak łączyć, robić lepsze ujęcia, grać trochę z kabiny, jakoś w 9 nie lubiłem grać z kabiny. Ale jestem ciekawy właśnie, jak wy wolicie, czy gracie cały czas widokiem z kabiny, czyli realistycznie, czy gracie praktycznie cały czas na kamerze zewnętrznej, czy łączycie to tak jak ja. W sumie napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, jak to wygląda. No, a tu został mijaczek. Trzeba będzie przejechać jeszcze raz. O, tu też został mijaczek. Cholera. Nie no, jak już zacząłem to orać tak ładnie, to niech to będzie zrobione ładnie. Żeby nie było żadnego mijaka. A jeszcze muszę poprzeczniaki tutaj, a właśnie, aha, to jeszcze, no jeszcze ten koniec nie tak szybko jednak. Jeszcze trzeba przecież poprzeczniaki tutaj zaorać. No ale to już chyba na samym końcu się zrobi. Tutaj jak widać jest trochę tych... Jest trochę tej kukurydzy, takie małe mijaczki mi się zrobiło, ja zawsze jakieś tam mijaki zrobię. Nie jestem perfekcjonistą. O, super się. Kukurydza przenika przez traktor. Czyli różne takie cuda. Urok farmingowy, czyli przenikające się obiekty. Nie no, Ursus się jednak spisuje. Mówię, nie jest idealny, miałem lepsze, ale i tak jest całkiem dobry. Tutaj tej trawy, to już się nawet nie da zaorać. Na oryginalnej mapie jest tak, że jak się przeleci trawę jakimś kultywatorem albo pługiem, to ona znika. Tak jak, no po prostu znika trawa na oryginalnych mapach. Czy tam na innych z modach też tak jest. No chyba, że w pługu włączymy opcję tworzenia pól, to wtedy i trawa znika i tworzy się pole po orce, to wiadomo. Ale tutaj akurat ani na Bolsiewie V6, ani na Bolsiewie V7 nie da się usunąć trawy tam pługiem czy kultywatorem. Jak przejedzie się, to ona i tak będzie. Tej trawy się nawet skosić nie da. Co tutaj jest, jak widać, na miedzy ta trawa, czy tutaj przy drodze, na poboczu, to tej się chyba nawet tutaj nie da skosić. Akurat na tych mapkach Wolka to chyba da się tylko skosić tą trawę, co jest na łące. No nie jest głupi pomysł z jakimś talerzowaniem tego pola. Albo kultywacją, nie wiem, zależy jeszcze jaki tam agregat sobie ściągnę. Może jakąś 30 się znajdzie, też nie głupie.
No i cholera, jakbym teraz chciał orać chyba super realistycznie, to muszę pojechać. Bo został mi paseczek i od tamtej strony. Chyba tak będzie wtedy jak najbardziej realistycznie. O, a no tu jest kłoda, o jak widać. Również przezroczysta. Znaczy nie przezroczysta, tylko da się przez nią normalnie przejechać. Noż cholera jasna. To musi być zrobione porządnie. No ładnie to wygląda, takie zaorane pole. Nie wiem czemu, jakoś zawsze w tych farmingach, jak się ładnie zaora pole, to jest taka mała satysfakcja. Ładnie to wygląda. Można powiedzieć, że taka orka to jest resetowanie pola. Dziwnie to zabrzmiało, no ale w sumie można tak powiedzieć, że to jest reset pola. No i teraz ten tutaj poprzeczniak trzeba jakoś załatwić. Tak, byle jaka by było. Już ta końcówka, to mi się nie chce wysilać. A, tu jest słup energetyczny, nie zauważyłem. Patrzę, co ten traktor staje. Cholera. No jedź. Dobra, tamten drugi poprzeczniak to już załatwię poza odcinkiem. Bo w tym gameplayu to już chyba byłoby wszystko. O, no może nie było to super, hiper realistyczne w pewnych momentach, ale... No zależy jak kto na to jest uczulony, tak na to będzie patrzył. Okej, tak więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górze. Dzięki za oglądanie, cześć.